dostaliśmy swego rodzaju prezent na Mikołaja i możemy dokończyć ulicę Rybacką. Zresztą za chwilę będzie widać. Polna, jak widać, już spełnia swoje warunki i oczekiwania mieszkańców. Natomiast Rybacka wkrótce też będzie spełniać, ponieważ dostaliśmy około 650 tysięcy na to, żeby Rybacką dokończyć w pewnym tego zakresie, łącznie z łącznikami. Ulica Polna została zmodernizowana w tym roku. Władze Człopy zaplanowały remont ulicy Rybackiej na przyszły rok. Łączny koszt inwestycji wyniesie 1 400 000 zł. Przewidywana jest m.in. wymiana kanalizacji oraz instalacja znaków drogowych. Dzięki temu droga osiedlowa zostanie połączona z krajową.